gdzieś jedziemy, jakiś tam zakątek, niekoniecznie naszego kraju, ale też za granicę, to próbujemy znaleźć do zjedzenia coś, co jest charakterystyczne dla danego obszaru. Tak? I myślę, że także ludzie, którzy przyjeżdżają do Nowego Dworu, na Żołaby, mają taką ochotę znaleźć w jakiejś restauracji, czy w jakimś innym miejscu, gdzie można zjeść, znaleźć coś, co jest typowe dla tego regionu. Nawet, proszę Państwa, gdyby się okazało, że są kłopoty związane z tym, żeby odnaleźć pewne receptury, chociaż tutaj Pan Artur sobie z tym, nie tylko Pan Artur, sobie z tym świetnie radzą, to nawet gdyby były kłopoty ze znalezieniem tej receptury, to ważne jest to, żeby jednak próbować wypromować jakieś dania regionalne, w naszym wypadku dania żyławskie, bo na pewno będzie to z korzyścią dla